Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager dużo pracy transferowej przed nami, więc liczę, że odbędziemy ją razem. Mam nadzieję, że ten odcinek także Wam się spodoba. Jeżeli i tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie koniecznie kanał. Ehm, no i to, co istotne, słuchajcie, mamy propozycje za Talanty Bergamo, za Mukiela, ale my, jeżeli chcemy z kimś rozmawiać o transferach naszych najlepszych, to tylko z najlepszymi, a Talanta Bergamo z całym szacunkiem do nich ehm, nie należy. Jeśli chodzi o nasz skład, to moim zdaniem poza wyróżnioną jedną pozycją z poprzedniego odcinka, to ehm, musimy po prostu kontynuować dobrą pracę, bo jest opcja wymiany mbuku na kogoś, ale wydaje mi się, że skoro ten system funkcjonuje dobrze w tym sezonie, to taką rewolucję ofensywną ewentualnie przeprowadzić powinniśmy w kolejnym. No bo słuchajcie, zobaczmy sobie to, jak to wygląda e, w statystykach, jak to wygląda na liczbach. Jeśli chodzi o bramki, sporo zawodników strzela. Tak naprawdę niewielu jest takich, którzy nie wpisali się na listę strzelców. No, nie zrobił tego Wojtek szczęsny. Jest to zrozumiałe. Leslie tego nie zrobił, ale on chyba po prostu bardzo skupia się na tych zadaniach defensywnych. No i Ibrahim. E, Okej, okay, jeszcze jest paru. Dobra, teraz, e, teraz to widzę, no ale to też są e, szeregi defensywne, prawda? E, ale jeśli chodzi o tych, którym się udało, no to jest ich sporo. E, no i ta ofensywa działa naprawdę przyzwoicie. I, I dodawanie tutaj kogoś jeszcze jednego mogłoby być naprawdę. Psujące ten zespół, więc zostawimy sobie tu Mbuku, damy mu jeszcze szansę, a nuż się odblokuje. A nuż on jest tym, który będzie dla nas zdobywał dużo goli, e, więc zobaczymy, jak się to poukłada, Zresztą w tym spotkaniu, Mbuku dostanie szansę od pierwszej minuty. E, zobaczymy, jak sobie poradzi e, w jedenastce, i jesteśmy gotowi. E, tak to będzie wyglądało. Mocna drużyna, gotowa na zwycięstwo które odnosimy, no i buku strzela, zobaczcie, więc, więc dajmy mu jeszcze trochę zaufania, bo bez sensu moim zdaniem w tym momencie e, jest z powodu tego, że delikatnie skrzypi, ale jedzie nasz samochód zacząć go rozbierać. Wiecie o co chodzi? Mam wrażenie, że tutaj naprawdę e, wygląda to dobrze. Na pewno trzeba będzie zastanowić się nad przyszłością e, drużyny pod względem bramki I tu będziemy musieli mocno się e, e, zastanowić, czy Said jest gościem, któremu jesteśmy w stanie w pełni zaufać, jeśli chodzi o przyszłość. Moim zdaniem tak, ale to tak jest pytanie, które rzucam sobie tutaj weter. Patrzymy na znalezionych zawodników. E, no jest tu Sangare. No są za duże pieniądze. Stanowczo za duże pieniądze, w moim odczuciu, za e, za tego zawodnika. Jest tu Samuel Ricci, ale. Mm, Odbiór piłki. Wol... No, może dosyć niski jest. I to jest ten problem. W sensie ja wy... Wy... wypominający komuś wzrost. Jest to dosyć za... zabawne, ale no. W tym wypadku akurat mogę. Eee, I dlatego Sangare, no, uśmiecha mi się ze wszystkich stron. No najbardziej to mi się uśmiechał ten Fabinio. No przecież. Ja yeah. jest 10 na 10, ale dosłownie. Eee, dostajemy propozycję z Milan z Alezleja. Bardzo mi miło Milan możemy rozmawiać. Słuchajcie, możemy rozmawiać. Jak najbardziej możemy dyskutować. Zapraszam. E, dobra, czekamy w takim razie na no, jeszcze znalezienie jakichś zawodników. Może się uda. E, widzimy, że Zidanser Demir jest obiektem zainteresowania, ale nie naszego. Vandenberg dostaje propozycję, ale my no, nie jesteśmy nią zainteresowani. E, I lecimy sobie dalej do meczu z Ajaxio. Przypominam, Ajaxio u siebie chyba z nami wygrało. Mam nadzieję, że tutaj nie będą w stanie powtórzyć tego występu. E, Buku, e, po raz kolejny wystąpi w podstawowym składzie, w tym razem w towarzystwie Mercier'a oraz e, Due. E, tak to zrobimy sobie. Czy tu chcesz zrobić jakąś zmianę? A kosmetycznie, niech Noam wystąpi w tym starciu. E, no i to wszystko. Składa się na zwycięstwo. Kevin De Bruyne z dwoma golami. E, duet e, zdobywa bramkę. Fajnie. Patrzymy na Noama i Warana. Ta prawa strona defensywy, e, zarówno jeśli chodzi o tego bocznego, jak i środkowego obrońcę, e, nie działała dobrze, bo e, zostali oni zdjęci. Ale ważne jest to, że udaje nam się wygrać. Ciekawe. Nikt nie chce kupić Lesleya. No, kto by się tego spodziewał? E, no dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o skautów. Buba Karka No przecież. No przecież. To jest, to jest pomysł. Buba Karka Mara to jest pomysł. Gościu, który odszedł z, z Marsylii. No, to się uśmiecha. E, to jest gościu, którego w karierach mie, miewaliśmy. E, ale w tym roku na, nie wydaje mi się, żeby tak było. No. Buba Karka Mara. No, to jest pan piłkarz, nie? Tu nie ma mowy o przyjściu tego gościa. Yy, I o powiedzeniu, że on przychodzi tu na na rezerwę. Więc Buba Karkamara to jest zmiana status quo w drużynie całkowita. I ja nie wiem, czy my tego chcemy. Bo to jest nie tylko wykluczenie. Bo to On wiąże się z wykluczeniem Lesleya i. On wiąże się z wykluczeniem Lesleya i z. No, z tak naprawdę zmianą tego, że no on może zagrać na środku obrony, ale nam chodziło o trochę inne proporcje, prawda? Ten Guido Rodriguez wygląda ciekawie, ale jemu się kończy umowa, więc tu mamy case taki jak z tym. Jak z Fabinho. No, Fabinho byłby doskonały, nie? No, po prostu doskonały. No, tu nie znajdziemy nikogo nowego. No jest Tyler Adams. Tyler Adams jest ciekawy. O tyle, że to jest zawodnik, który jest bardzo wszechstronny i gdyby on przyjął rolę mm, rezerwowego, to Tyler Adams byłby ciekawy, tylko on nie jest zbyt rosły, to jest 1,75 m, więc no nie jestem przekonany co do tej roli na środku obrony, prawda? <coughs> Ale mamy wyskautowanych tutaj zawodników, więc tak, e, zobaczmy sobie raport, tu czy ktoś jeszcze nam wskoczy? No nie, tu już wszystkich mamy. To skoro tu wszystkich mamy, to zobaczymy sobie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie e, dodamy sobie wytyczną i poszukamy sobie środkowego obrońcy klasy światowej. Oczywiście. No i chciałbym, żeby on potrafił podać piłkę. Tylko pytanie, no, dajmy tutaj klas dajmy tutaj rozgrywający. Zobaczymy czy takowy jest możliwy do znalezienia według gry. Wątpię ale, ale spróbujemy. Dostajemy propozycję z Realu Betis. Jak zobaczyłem Real, to już już, już było mi zimno na plecach, bo gdyby to był Madryt no to niestety Telby się z nami raczej już żegnał eee, więc na szczęście na szczęście Betis, oferta odwołana Dembele, obiektem zainteresowania Liverpoolu, eee, no my Dembele nie chcemy no i Vandenberg dostaje propozycję z Frankfurtu ale, ale on nigdzie się nie rusza no, on nigdzie nie odejdzie no, co, ja, co ja mam powiedzieć, no on nigdzie nie idzie eee, no nic, czekamy w takim razie na to co wydarzy się tutaj z Lil, zagrajmy zatem te zawody eee, chcemy coś zmienić? tak, chcemy tak sobie rotujemy tą ofensywą e, dosyć wesoło, ale wydaje mi się, że to jest e, jak najbardziej sensowne. I nawet zrotujemy bramkarza na mecz wyjazdowy, żeby też się uczył. No i wygrywamy. Patrzymy na oceny. site z Poczką Buku, proszę bardzo, po raz kolejny strzela, e, więc to jest naprawdę istotne. Leslie dołącza do tych, którzy mają bramkę na swoim koncie, więc, e, więc fajnie, bo to ważne. Patrzymy na to, co mamy tutaj. Pogba jest obiektem zainteresowania Hetafe, ale to już, to już dawno nie, nas nie interesuje. Crystal Palace jest gotowy zapłacić 100 milionów za samą Maxima. Mm, podziękuję, aczkolwiek kusiło przez chwilę. E, kusiło przez chwilę, ale nie, no podziękujemy na razie. E, no i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Rodriguez jest obiektem zainteresowania Parisą germain proszę bardzo. Kulibali dostaje propozycję. Znowu przeczytałem Real, znowu było zimno, ale potem znów okazało się, że to na szczęście tylko i wyłącznie Betis. Okej, okay. więc y, no czekamy przede wszystkim na ten jeden idealny na tego jednego idealnego kandydata do, tego, do tej naszej pozycji, no cała Europa bije się o Vandenberga, ja nie wiem o co im chodzi, nie jest na liście transferowej no, nie czaję zupełnie zobaczmy czy ta nowa wytyczna przynosi nam jakichkolwiek piłkarzy, bo tu może być ciężko nie znajdziemy nie znajdziemy z tym elementem, no dobra więc weźmy sobie edytuj wytyczną no i weźmy sobie no Dribbler, no nic takiego nie będzie Pracowity, obiecujący, silny, wysoki. Kurczę, no nic takiego. To weźmy sobie mocny w obronie, ale środkowy pomocnik. Zobaczymy. A nóż? Dostaniemy tutaj kogoś takiego. Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy. E, popracujmy sobie nad tym. No dobra. E, więc czekamy na mecz pierwszy w pucharze. To jest chyba Amię e, z nowym herbem, ale nie jestem przekonany. Nagle się cały świat rzuca na bednarka w ogóle. I e, w Bisuma obiektem zainteresowania Fiorentiny. E, francuskie kluby chcą bednarka. Spoko. No my już jesteśmy na etapie, w którym ten zawodnik, no mimo a nie to jest Anoussi, e, na którym ten zawodnik nas nie interesuje, czy tam był Lautaro Martinez w koszulce Juventusu? Tak jest, wow. Będzie grał w lidze konferencji chyba, nie? E, bo byli czwarci w tym Dobra, e, szykujemy się na to spotkanie I tutaj fajnie będzie wygrać Ale oczywiście e, Musimy dokonać zmian, więc tak Wannenberg e, oczywiście e, Nuam Ibrahim, no tu nie mamy zmiennika W tym momencie Leslie wpuści Sisoko Ederson się tu pojawi I tu zagra sobie Laporte Tak jest Prawa strona to będzie sam na takum buku z lewej strony dułę. Czy kogoś zostawiłem poza składem, kogo chciałbym? No tak, Mercier chce, żeby zagrał. Więc Mercier zagra z Sam i z dułem. Buku tym razem nie wystąpi. Lezle ja chcę sobie dać na ławkę na wszelki. Pyk. Dobra. Skład jest mocny. No bo tutaj nawet te nasze rezerwy teraz są mocne, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I w tym meczu. Wygrywamy, co prawda, dosyć edgy, ale wygrywamy. Due Ibrahim strzelił fajnie, fajnie, że e, oni pakują piłkę do siatki. No DUE w ogóle jest bardzo, e, muszę powiedzieć, udanym zakupem, jakby na to nie patrzeć, bo jest to klient nie za bardzo im, e, awanturujący się, ale to, co najważniejsze, e, kiedy wchodzi, to naprawdę daje konkrety. Na początku troszeczkę czasu to zajęło, ale teraz e, wygląda to w moim przynajmniej odczuciu. E, bardzo, ale to. Bardzo dobrze, no bo zobaczcie, jeśli chodzi o niego, no to dę, gdzie ty jesteś tu? Sześć bramek, dwie asysty w jedenastu spotkaniach, wygląda to świetnie, on ma tylko jedną wadę, a mianowicie ta wytrzymałość to jest to jest coś, no szokująco słabego. Co prawda, ja uważam, że jest to tyle fajne. Chociaż nie, po co ja ci to robię? W sensie... Nie, torób, to rób. Ja wiem, że to jest trzy tygodnie różnicy, ale tam bezsensowny miałeś ten. E, więc e, to jest o tyle też plus, że dzięki temu możemy go naturalnie rotować, prawda? E, bardzo dobry występ duet, ale i tak mówimy, że spodziewaliśmy się po nim więcej. E, no dobra, to patrzymy teraz e, na ostateczne raporty. Zobaczymy, czy tu się ktoś znalazł, może. E, 12 zawodników. E, No dobra, bo już. Nie, tak jest patrzcie. A bo ja tu nie daję klasy światowej, ale ze... ze. mnie trochę dzbanek, ale. Powiem szczerze, Erik Martel to jest gościu, który wygląda na wartego ryzyka. Bo ma bardzo szerokie te widełki gry w obronie. I gdyby on chociaż miał 82, co nie jest nieprawdopodobne. To ja tutaj serio jestem mocno zainteresowany. Jest Luka Trussar, czy Tusar, przepraszam, który przechodził bodaj z Marsylii. E, ale on mnie aż tak nie interesuje, powiem szczerze. E, jest oczywiście tutaj Rabio, ale Rabio wiem, że jest piłkarzem nie do cofnięcia. No jest tu Tyler Adams, ale do niego jestem średnio przekonany. Kamara jest idealny też, no, ale nie wiem, czy kamara nie jest aż za dobry. W sensie kamara może nam bardzo zepsuć tutaj granie. Bardzo. NDD byłby super, ale jest za drogi. No, mam ochotę pójść po tego niemca. <laughs> mam ochotę pójść po tego niemca, bo to jest nieoczywisty wybór. 25 lat. Tylko tu idziemy pokota w worku bardzo. HPD, no idealnie wszystko czego potrzebujemy. Zobaczymy. Spróbujemy ich tutaj wziąć wymianą. Na Sisoko, w sensie ja nie chcę go wymieniać, ale uważam, że to jest dobre, wiecie, zahaczenie. Ok, 21 milionów. W sumie ich Sisoko interesuje. Ale nie, Sisoko nie odejdzie w ten sposób. Sisoko chcemy zostawić. Zobaczymy. Najwyżej sflopujemy tutaj. Najwyżej to będzie flop. Zdarza się czasami najlepszym. Idziemy po kota w worku, ale to może być dobry kot. To może być to, może być to czego potrzebujemy. Jak się. Słuchajcie, najwyżej będzie. Zostanią z nami w miejsce sisoko, którego sprzedamy. Jakby. Nie jest to problem. Rotacja. Spoko. spoko spoko pójdziemy ostrożnie co wy na to okej okay. no i teraz chwila prawdy panie Martel jak pan wyglądasz please 81 byłoby top 80 też super 79 można było zapłacić trochę mniej też. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, bo może się na przykład okazać, że jeżeli go przerobimy na S.O., to on dostanie plus. Zobaczymy, na spokojnie, w sensie absolutnie nie mam tu uczucia jakiejś porażki czy czegoś takiego, bo uważam, że taki piłkarz po prostu jest nam potrzebny i tak, więc w najgorszym wypadku to po prostu jest nie taki zawodnik, jakiego ja do końca chcieliśmy. Wow, panie Morris, pan tutaj naprawdę w tej Borusi oddajesz. E, no to problem jest taki, że on na SPD się nie czuł za dobrze. Ale na luzaku, na spokojnie, gdzie ty jesteś? Spoko, plan rozwoju, obrona 80. Fiz Słuchajcie, możemy zrobić tak i on już będzie SO, będzie SO, SPD. Więc w tym momencie, realnie. Tu będziemy mogli go sprzedać. On jest w ostatnim roku kontraktu. Ja najchętniej bym go pożegnał po oknie transferowym, i uważam, że mamy wtedy fajne przejście. Nie, jakby nie będę was okłamywał, nie jest wtedy osiągnięty taki cel, jaki chciałem osiągnąć, ale uważam, że nie wyjdzie najgorzej. Uważam, że koniec końców będzie to yy, neutralne albo nie negatywne. A myślę, że i tak skończy się pozytywnie. A taki piłkarz jako zadaniowiec jest ja, nam jak najbardziej potrzebny, szczególnie w tym momencie. A nie zgodzę się, że stawienie Morrisa byłoby lepsze. Z jednego prostego powodu. Eee, Morris niestety doskonale wiemy, że na tej szóstce nie wypadał dobrze Zresztą Moris po prostu w ogóle nie wypadał dobrze e, A nie mogliśmy tu czekać na formę Więc ja uważam, że to jest spoko Na spokojnie sobie, wiecie, doczekamy Odejdzie sobie Sisoko A może się okazać, że na przykład odejdzie też, nie wiem Vandenberg w przyszłym sezonie I będziemy mieli naprawdę topowego e, Środkowego obrońcę w postaci Może nie topowego, ale dobrego, dobrze zmien dobrego zmiennika nie? E, Więc ja tutaj podchodzę do tego Z naprawdę dużą dozą optymizmu, absolutnie nie chcę Wam wmawiać, że, yy, że to jest zrealizowanie mojego planu w 100%, bo zrealiz... Eee, bo zrealizowaniem planu w 100% byłoby... Albyśmy zarobili, jakbyśmy go im oddali, nie? Eee, zrealizowaniem mojego planu w 100% byłoby ściągnięcie... No tego, jak on się nazywa? Eee... Fabinho. No ale Fabinho po prostu, no, jest, byłby idealny na teraz, a na przyszły sezon to nie jest to, czego potrzebujemy. Strasznie żałuję z tym, Fabinho, że tak wyszło, bo to by było doskonałe. Dobra. Eee, jak tam ci juniorzy? Ten zaraz będzie miał 70, no a 15 lat, nie? Tutaj naprawdę patrzymy na niebyle jaki talent. Eee, dobra, chłopaku, ale ty byś to strzelanie, trochę, poprawił. Co? 8 tygodni. 7, ale musisz to strzelanie poprawić. To, to, to nie ma opcji, po prostu musisz, wytrzymałeś tam też. E, jak ty wyglądasz? 9. No wszystko, 9. Ty jesteś prawym obrońcą, robisz defensywkę. No to rozwiniesz się do przodu trochę. E, szeroko ustawionego ci damy. No i co ty robisz? Fałszywego. No to jeszcze rób fałszywego, bo te strzały są słabiutkie. Dobra, więc to mamy zrobione. No, to zobaczmy, czy do naszej szkółki ktoś będzie mógł e, dołączyć. No, wygląda to dosyć, powiedziałbym, średnio ale zobaczymy tego bramkarza, bo tutaj potencjał jest bardzo różny, ale on ma 15 lat, więc to może być ciekawa opcja. A, brak, już klikam to. Niech będzie. E, miał farta, bo trafił na e, dobry humor. Dobra, pyk, pyk. 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 No, tutaj, tutaj dobrego humoru i dobrych zawodników nie było. No zobaczmy. Jakiś zamiły jestem dla tych juniorów. I ostatni, a nie, ostatnia dyspropozycja za Leslie <coughs> lesli nigdzie się nie rusza. My jesteśmy mu wierni. Mąca ma 100 milionów, nie! Jakie to jest idiotyczne w tej karierze! Jakie to jest idiotyczne. No dobra. Mamy to wszystko zrobione. Ja nie wierzę w to. No nic. Yy, zespół. Zespół. <klimy> I. Nie zespół tylko zarządzanie drużyną. Bo to jest ważne teraz. I. Gdzie to? No dobra. Cyk. Ty sobie wiesz co. Wskocz na razie. Tu. Będziemy sobie to rotowali. Tak jak tam trzeba. Ale żebyś ty był w treningach z priorytetem. No dobra. Eee, czekamy w takim razie na spotkanie z Tuluzą. Dostajemy propozycję za Kulibalego z Atalanty Bergamo. Ale no ona nas nie interesuje. Eee, ale dostajemy propozycję z Juventusu. Eee, ja, ja po prostu to zlecę. Jeżeli Juve nam da to, co my chcemy, no to on wróci. Eee, swoją drogą, gdyby wrócił do. Piemontu. Będzie wszystko dobrze. Okej, okay, wszystko? Hej, będzie git? Co jest? No Dobra, chyba wszystko dobrze. Eee, strasznie dziwne pozy i dźwięki zostały tutaj oddawane, więc chciałem sprawdzić, czy wszystko jest ok. Więc, wiecie, zawsze trzeba sprawdzić, jak się ma asystent, bo to jest istotne, żeby nie tylko, wiecie, pierwszy trener miał się dobrze, ale żeby. Asystent też miał się dobrze, tak? Dobra, super. Dobra, yy, odrzucamy tę ofertę, no bo z Bergamo nas pieniądze nie interesują. To nie jest taki kierunek, z którym chcemy negocjować. Yy, Juventusowi mówimy, jak to wygląda. Jeżeli się zgodzą, to zobaczymy. Dobra, gramy teraz z em, Toulouse. Ą ktoś chce zagrać w tym meczu, chyba Duet zgłasza tutaj chęć wystąpienia w tych zawodach i, i za, za, zagrasz, więc jakby tutaj co do tego nie ma wątpliwości zatem jeśli chodzi o to spotkanie to tak na pewno zagra sobie tutaj Szczęsny Varan Kulibali, w sumie, po co ja tu? bo to jest mecz ligowy a ja tutaj tak podchodzę jakby nie wiem do czego, więc w sumie Duet możesz tu zagrać nie zagrasz w pucharze potem. Ty sobie wskocz tu, ty sobie wskocz tu i ty sobie wskocz tu. Więc tak podchodzimy do tych zawodów. No i z luzą, nothing to lose. Wygrywamy 3 do 1. te Due i Sam Maxim. Fajnie, że ten Due się rozpędza. Bardzo mnie to cieszy. No tylko fajnie, gdyby on mógł zagrać w dwóch meczach z rzędu. A zaraz zobaczycie, że mamy dwa dni bez treningów i on nie będzie już miał sił. Juventus jednak nie ma pieniędzy, które by nas interesowały A jako, że jesteśmy zespołem, który dzielnie idzie po kolejną też em, edycję Ligi Mistrzów Który zarabia dobre pieniądze, no bo zobaczcie, my cały czas mamy e, naprawdę tą kieszeń wypchaną Przyjemnie na wszystkie nasze potrzeby Nie mówię, że teraz jesteśmy super bogaci, ale my nie mamy, wiecie Potrzeby jakiejś dalszej inwestycji i tak dalej, bo to naprawdę wygląda dobrze Mamy plany dobrze porozkładane, jakby to wszystko się zazębia więc nie mamy presji sprzedaży zawodników, też zarząd tego od nas nie wymaga. E, no dobrze, w tym meczu gramy tak: Vandenberg. E, tak zrobimy: Martel, e, Ibrahim, Noam, Said, Emerson, Laporte, Sisoko, No. no tak, ale normalnie nie wymieniamy aż tylu zawodników Dobra, nieważne, nieważne, nieważne eee... Buku No i super Czy jest ktoś, kogo chciałbym jeszcze dać, a ten eee... a, a nie gra Można by było Lesleya dać Nie no, sam Maxim da radę Tego Due damy na drugi mecz z rzędu Zobaczymy, jest zmęczony ale zobaczymy, jak sobie poradzi. No dobra. Gotowi, mocni, zwarci, zwycięzcy. Tak też się dzieje. Mercier strzelam buku dwa gole. Patrzymy na oceny. Martel, słuchajcie, najlepiej z bloku defensywnego, więc udany debiut jak najbardziej. Eee, I to mnie bardzo cieszy. Buku dwa gole. Eee, warto było go zostawić, widzicie? Zaufaliśmy mu i on oddaje. I, I to mnie cieszy, że tutaj pod tym względem możemy być z siebie dumni. Patrzymy w ogóle, gdzie jest Paris Saint-Germain. Ej, ej. Nie ma Paris Saint-Germain w pucharze. Nie ma Paris Saint-Germain wysoko w lidze chyba. Nie no, wspinają się. Już zaraz nas dogonią, coś czuję. swoją drogo, mamy 11, 9 punktów przewagi. Wygląda to nieźle, ale czuję, że to jeszcze wszystko jest, wiecie, to, to, to się może źle skończyć. No dobra, oferta prowadzenia kadry Maroku mnie nie interesuje. Włochy mnie nie interesują. Więc teraz przechodzimy do meczu z Lyonem. Zatem szykujemy się do tego starcia. No ale tak naprawdę szykujemy się do niego W rejonie ławki rezerwowych najbardziej e, Więc robimy to tak Robimy to Tak e, Co więcej Robimy to tak I robimy to Tak, bo panowie naprawdę Zasłużyli na to, żeby wyjść w podstawowym składzie Na ligę i mam nadzieję, że nie zmarnują Tego zaufania A jednak, Mbuku strzelił, ale Ale no był jedynym E, dobrym elementem. E, w, źle wypadł Duet. Patrzymy na obronę. Joj, tam wyszło na. No to był słaby mecz. Zagraliśmy po prostu fatalne zawody e, w Lyonie i, i, i gubimy punkty. Na szczęście, jakby zgodnym rywalem, tutaj. E, to trzeba zauważyć. E, teraz trening, chwila odpoczynku i gramy z. Montpellier, Majc nagle ma 30 milionów na e, Vandenberga. Bardzo ciekawe to jest dla mnie. E, natomiast my patrzymy, martel gotowy do zmiany pozycji. To jest bardzo istotne, e, że możemy tutaj podziałać z nim, bo zmieniamy pozycję. On dostaje 80 oceny do ogólnej i my mu dajemy rozgrywającego obrońcę. Dzięki czemu będzie zaraz tu miał, mam nadzieję, 70 podań. E, albo w sumie, wiecie co, cofnijmy go sobie na SPD? Cofnijmy go. To jest tak bez sensu. Dobra, yy, bierze rozgrywającego i tyle. I wydaje mi się, że tutaj naprawdę będzie spoko i go sobie potem zrobimy SPD i będzie takim idealnym zawodnikiem pomiędzy pozycjami. A jak się nie sprawdzi, to się go najwyżej sprzeda po pół roku. Tak też można zrobić. Przypominam, Case, nie wiem, Zakari, który trafił do Chelsea po półrocznej obecności w mm, Juventusie. Dobra. Po tym ostatnim spotkaniu jedna zmiana jest potrzebna. I to będzie taka zmiana. Kulibali nie zagra. I zobaczymy jak to wyjdzie. W meczu z Montpellier. Przegrywamy. Okej. Okay. Okej. Okay. No to mi się nie podoba. Bardzo. Varan fatalny występ. I to taki dramatyczny. Kevin De Bruyne fatalny występ. A my gramy teraz z Atletico Madryt. Eee... I ten zespół nam nie wybaczy potknięć. Ten zespół nam nie wybaczy, wiecie, niedociągnięć. Oni je wykorzystają. Oni nam zrobią kuku. Oni nam zrobią kuku duże. Budzimy się. Trzeba się obudzić naprawdę mocno, bo tak konkretnie, nie? Koncentracja na dobrym występie, oczywiście. Musimy być ostrożni. Oczywiście. To jest niesamowite, że mam być w półfinale Ligi Mistrzów, nie? To jest absurdalne. E, pokażemy na co nas stać. Więc, mocno nasz zespół tutaj budujemy e, i ekipa Jeremiego Meneza radzi sobie, mam, poradzi sobie, mam nadzieję, dobrze. E, jeśli chodzi o drużynę, to kurczę: zagra tu Martel, albo nie, e, zagra tu Vandenberg, bo on nie, nie grał źle. On nie grał źle, więc on tu zagra, a Martel zagra na szóstce. Bo coś tu ewidentnie e, szwankuje. Tu zagra Due, tu zagra. Jaki te? Mbuku w ten sposób. Więc zmiany zrobione. Mam nadzieję, że to otrzeźwi, obudzi, ożywi zespół. I w meczu u siebie z Atletico przegrywamy 1-2. To nie jest dramat, no bo to jest tak naprawdę 1-0. Tutaj to, że strzeli nam dwa gole u nas nie robi wrażenia, w sensie no wiecie o co chodzi, ale no nagle tak, tak jakby ktoś wyjął wtyczkę tak jakbyśmy zupełnie stracili ten rozpęd, który mieliśmy no i jest to niesamowicie niepokojące, zobaczcie jak spadły nagle morale drużyny, jak to wszystko eee, dosłownie w sekundę się nam zaczęło sypać no nie rozumiem takiej reakcji drużyny Eee, no, mam nadzieję, że odbijemy się w starciu z Sosho. Tu zaledwie remis. Więc. No to jest szok. To jest szok. Eee, I. Ja nie wiem, co jest z tego powodem. Bo to się stało dosłownie nagle. Zaraz gramy z i w pucharze, tam porażka będzie bolesna. Zobaczmy zespół, zobaczmy, jak to tu się prezentuje. Nagle wam się kontrakty przestały podobać? No, normalnie, przyznam szczerze, to bym po prostu im powiedział, że macie problem. W sensie, gdyby to był prawdziwy klub, to by takie rzeczy trochę, no, żeby się nie wydarzyły po prostu, ale to jest FIFA, więc tu musimy niestety podejść do tego tak, jak, tak jak musimy podejść. Więc Zobaczymy. 74 bez przedłużenia. Okej. Okay. Są maksim dobra. Laporte dobrze. Kevin De Bruyne, jak i te. Ty jesteś, kurczę, wiernym nam e, żołnierzem. Um, Leslie jest niezadowolony. Ile ty zarabiasz? Okej. Okay. Leslie ma prawo być niezadowolony. Okej. Okay. Ederson, tu nie wiem, co się z nim wydarzy. Mukiel. Jest w ogóle bez formy. Idealny moment, że przedłużyć z nim kontrakt. Jakiś domo jest bez formy. Dobra, zobaczmy. Bez przedłużenia, kluczowy. No dobrze. Eee, najbardziej mnie denerwuje to, że my przedłużamy te kontrakty, a oni potem nie są z tego zadowoleni. A dostają naprawdę dobre pieniądze. Eee, to jest mega irytujące. Kulibali, ok. Ibrahim, spoko. Pembel, spoko. Noam, Said. Eee, Saidowi możemy dać więcej Dobra, jeżeli ktoś Cię wyciągnie I tak Cię będzie trzeba zaraz przedłużyć Jeżeli ktoś Cię w tym czasie wyciągnie za 70 milionów To spoko, nie? No dobra, przedłużyliśmy te kontrakty I czy to nam pomoże w meczu z Montpellier? Bo to jest teraz pytanie naj, najważniejsze w tym momencie eee, Na to spotkanie wychodzimy tak Said Martel Varan albo no tak, Martel Varan Noam Leslie, Diaki. wychodzimy tym środkiem pomocy. I Tu Due i Tumbuku. Bardzo mocny skład. Nie, y bardzo mocny skład, słuchajcie. No jakby nie można nam zarzucić, że cokolwiek wiecie. Idziemy naprawdę mocno. wygrywam 5 do 0. Okej. Okay. Dobra reakcja, to mi się podoba. Czyste konto, to jest mega istotne. Eee, I powiem szczerze, zastanawiam się, czy to się nie skończy tak, że ten zespół, ja sobie nawet zrobię zdjęcie, żeby tego nie zapomnieć, w sensie, żeby to dobrze ułożyć. Ten zespół zagra, słuchajcie, w kolejnym spotkaniu. 5-0. Jest na tyle przekonującym wynikiem, że chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało w Lidze, ale mecz ligowy i rewanż z Atletico Madrid przede wszystkim to wszystko już jutro.